Nie kochać w taką noc to komedia pomyłek, komedia muzyczna o Aleksandrze Żabczyńskim, największym amancie II Rzeczypospolitej, aktorze. No to będzie niezwykle dynamiczny film z specjalnie skomponowaną do niego muzyką. Aleksander Żabczyński jest wielką postacią przedwojennego teatru i kina. Takie postaci są dla nas zawsze bardzo frapujące, bardzo interesujące, ponieważ patrzymy na nie z nostalgią. I wtedy znowu. Czyli ósemeczka, prawda? Tak. Jak najteraz prosimy to? Kojarzą nam się z filmami, które oglądaliśmy dawno temu. Kojarzą nam się z piosenkami, które do dziś jeszcze puszczają od czasu do czasu w radiu, a przywodzą na myśl taki świat, który już odszedł, który był piękny i taki okryty pewną nostalgiczną mgiełką. Niech płyną tak te piękne dnie i noce, długie poranki, gdzie ja tam ty. Kochajmy się. Potem jeszcze refren jest, że ja wracam na refren i z tego refrenu schodzę. Film o Żabczyńskim jest mrugnięciem okiem trochę do miłośników kina międzywojnia. Ponieważ realizujemy ten film właśnie w takiej konwencji komedii lat 30., komedii muzycznej, ponieważ pojawiają się tam piosenki, rewia, więc jest to wszystko bardzo barwne, bardzo kolorowe. Nawiązaliśmy współpracę z Teatrem Sabat, uznając, że żeby odtworzyć ten czas i charakter tej epoki, tą atmosferę, no nie ma innego miejsca w Warszawie, tylko właśnie Teatr Sabat i doświadczenie pani Małgorzaty Potockiej. Wspaniałe warunki, prawdziwa rewia, prawdziwe rewiowe tancerki. Pierwszy raz wszedł po tej stronie kamery w takiej roli bardziej aktora, a nie wypowiadacza się, takiego fachowego. Dziwne uczucie, bardzo dziwne uczucie. Inspirując się nie tylko filmami samego Żabczyńskiego, ale też jego odpowiedników z innych krajów i z Francji, i ze Stanów Zjednoczonych, wymyśliłem historię, którą można uznać za farsę, a która praktycznie jest jedną wielką bieganiną po teatrze. Myślę, że będzie w tym filmie akurat bardzo dużo śpiewu, bardzo dużo tańca. Dodatkowym wyzwaniem jest to, że mamy kamery VR, która widzi wszystko. Jesteśmy w stanie, obracając głowę w goglach, spojrzeć za siebie, jesteśmy w stanie zobaczyć sufit i podłogę. I to wymaga, zwłaszcza przy musicalu, niezwykłej dbałości o szczegóły. Jest to zdecydowanie praca dużo bliższa pracy w teatrze niż na planie filmowym. Przez to, że to są bardzo długie ujęcia, których się w zasadzie nie przecina, nie dobija się, nigdzie nie robi się kontrplanów, no to te ujęcia są jak w teatrze. Czyli po prostu trzeba zagrać potężny odcinek sceny, przez co tak się łączy trochę te dwa światy, i filmowy, i teatralny. Bardziej niż w filmie. Chce pani powiedzieć, że z twarzy jest pani podobna zupełnie do nikogo. A z figury? Mam się pójść, że się nie wypowiadam. Ina Benita jest absolutną wielbicielką Żabczyńskiego. Ona dopiero zaczyna grać w filmach, a on już w nich gra. Ona go widziała na ekranie i strasznie chce go poznać za wszelką cenę, więc robi taką lekką wkrętę i pojawia się w miejscu, gdzie nie powinno jej być. W miejscu, które przygotował on dla swojej żony, z którą się wcześniej pokłócił. Jak wrócę, to ma pani tu nie być. To miejsce jest zarezerwowane dla osoby, która jest pani zupełnym przeciwieństwem i też potrafi być bardzo niebezpieczna. No, to jest ewidentnie komedia pomyłek, czyli wszystko, co może nie wyjść jednego wieczora, nie wychodzi. W to wszystko są wplątane oczywiście kobiety, żony i różne knujące spiski aktorki, które wzbudzają w nim poczucie strachu i lęku o przyszłość. Kochajmy się, wybaczmy sobie to, co było złe. Nie warto złości tracić życia, a tak